Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paper i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Let's Play Pokémon Red Expanded Randomizer Nuzlocke. Jest to już odcinek 26 i w tym odcinku będziemy ruszać na Cinnabar Island. Odzyskamy tam Pokémona oraz tego ze Skamielinę, którego otrzymaliśmy wcześniej, oraz zdobędziemy następną odznakę, siódmą już. Co działo się w poprzednim odcinku? W poprzednim odcinku zdobyliśmy szóstą odznakę Soul Badge Fuchsia City od lidera gymu Kogi oraz otrzymaliśmy dwa HM-y poprzez odpowiednie przejście Safari Zone i zdobycie jednego przedmiotu, który potem wręczyliśmy pewnemu panu i okazało się, że to były jego zęby. W każdym razie, wydaje mi się, że to wszystko, co chciałem wam powiedzieć o tym, co się działo i o tym, co się będzie działo. W tym momencie chciałem wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za wsparcie, jakie okazujecie tej serii, bo wiecie, że tylko i wyłącznie dzięki wam ten kanał, ta seria może się rozwijać, ponieważ widzę, że wam się to podoba. Jeżeli to się wam podoba, jeżeli lubicie tę serię, jeżeli lubicie ten kanał, nie zapomnijcie zostawić lajka pod spodem, bo ja wtedy otrzymuję informację, że wy jednak to akceptujecie. Dobrze, przechodzimy teraz do przedstawienia drużyny. Jak widzieliście w montażu treningowym, troszeczkę potrenowałem moje Pokémony. Ogółem wszystkie są w okolicach 40, tylko dwa potrenowałem troszeczkę wyżej, bo nie wiedziałem, jak dokładnie rozdzielić poziomy. I no, przechodzimy już do tego po prostu. Pokémonów jest 6 drużynie. Na pierwszym miejscu na poziomie 40 jest Chopper. Atak 103, czyli dość wysoki. Obrona 73, speed 72, special 94. Bulldoze, Leech Seed, Seed Bomb i Double Leech nauczył się tego ruchu i uważam, że jest on dość niebezpieczny, ale Gogold ma dużą ilość życia oraz Leech Seed zawsze mu może dopomóc, więc ten Double Edge no, nie jest takim złym wyborem tutaj. Oczywiście jak będzie możliwość zamienienia tego na coś innego, to zrobię. Następny jest Tsunami na poziomie 45, to jest ten 45 poziom, bo nie sądziłem, że taki rozrzut będzie między poziomami z tym treningiem i nie wiedziałem, ile trenerów będzie przede mną czekało, więc Tsunami na poziomie 45, atak 136, obrona 96, speed 93, special 98, czyli wszystkie statystyki podchodzą pod stówkę. Ogółem wydaje mi się, że na poziomie 50 już te defense, speed i special będą na poziomie ponad 100, a taki Thrash, Fly, Serp i Thunder Wave, i to jest moveset, którego już nie zmienię do końca gry. Następny jest Zuko na poziomie 40, nie nauczył się żadnego nowego ruchu niestety. 97 w ataku, speed 111, czyli bardzo wysoki, special 83 i defense 71, czyli nie zgorsze. Scratch, Fury Swipes, Ember i Mach Punch, on się niczego nie uczy, nie wiem, czy to jest jakiś bug w grze, czy co. No, nie mam zielonego pojęcia, co się z tym wyprawia. Następny jest Think na poziomie 40, też również go awansowałem. A także 66, tutaj te statystyki troszkę podskoczyłem. 78, 77, 72, czyli już nie są takie złe. A jest patch Psybeam, Poison Sting i Roost, to są jego ataki. I tutaj Slam Puppy użył siły, ale nie to chciałem zrobić. W każdym razie, statystyki Slam Puppy'ego. Slam Puppy na poziomie 42, 121 ataku i wszystkie statystyki pozostałe w okolicach 90, tam powiedzmy 5. Typ Fire, Crunch, Agility, Flamethrower i Strength to jest jego moveset. Jedyne co, to mogę zmienić Agility później, ale nie jest to taki zły moveset i wydaje mi się, że do końca gry już chyba ze mną zostanie. I ostatni, również na poziomie 40, jest Slash, atak 142, czyli przekraczający wszelkie granice. Speed 101, czyli bardzo wysoki, ataki krytyczne padają praktycznie na nim co chwilę, jak już to doskonale wiecie. Cut, Slash, Outrage i Dragon Claw to są jego ataki. To są wszystkie Pokémony. Jak zauważyliście, znajdujemy się w Pallet Town, ponieważ stąd prowadzi najszybsza i najkrótsza droga do Cinnabar Island, na Cinnabar Island, a my zanim jeszcze popłyniemy tam, to mamy tutaj do złapania jednego Pokémona, ponieważ w tym miejscu na pewno nie łapaliśmy Pokémona, w Pallet Town. I teraz użyję wędki Super Roll i zobaczę, co się kryje pod taflą tej wody. No, to nie był dobrze i jeszcze raz. Znaczy, na pewno tu jest Encounter, wiem o tym doskonale. Przejdę po prostu w inne miejsce. Zobaczę, ewentualnie spróbujemy coś złapać pływając. Super Roll. O! Jest Encounter. Co to jest za Pokémon? Pierwszy Encounter na pierwszym mieście. To jest Hoopa! I to jest Pokémon, którego normalnie nie idzie dostać nigdzie jeszcze, ale została już wgrana do tej gry. Zaprogramowana w tą grę i to jest chyba jedyna możliwość. Znaczy właściwie już nie, bo w Japonii już event chyba jest albo będzie. W każdym razie
jest jedyna możliwość dla nas, dla europejskich graczy, żeby taką chupę otrzymać, to pograć właśnie w ten randomizer. W każdym razie, chupa na poziomie 15, zmienię tutaj na Tsunamiego i postaram się sparaliżować, bo obawiam się, że każdy inny atak od innych Pokémonów po prostu nie da rady sobie tutaj i ją po prostu zabije. Pokona. Chupa jest sparaliżowana i spróbuję teraz rzucić Ultra Balla. Mam, kupiłem 12, chyba mam ich 24 ogółem, więc teraz przedmiot. Gdzie są Ultra Balle? Kupiłem jakieś tak. Kupiłem 10. Czy jednak nie kupiłem Ultra Balli wcześniej? Co jest... O, nie trafiłem Pokémon nawet. Czyli trzeba ją osłabić w takim razie. Tylko teraz, jak to zrobić? Nie wydaje mi się, żeby cokolwiek było w stanie ją na tyle... Żeby cokolwiek miał na tyle słabe ataki, żeby ją osłabić. W każdym razie, mam tu Leech Seed. I Leech Seed to jest coś, co jest w stanie... No, zabierać tam jakieś ilości życia bez pokonania tego Pokémona. Także chcę mieć złapaną kupę. Okej, okay, Leech Seed trafił, to teraz będziemy się po prostu bawić stalling game, czyli przeczekamy chupę, aż zejdzie do odpowiedniego poziomu. Paska zdrowia. I ten Leech Seed nie zadał praktycznie nic. Dobrze, jeszcze raz spróbuję tutaj. W dodatku Chopper jest skonfundowany, oszołomiony. I więcej zadaje sobie sam niż chupa mi. Jeszcze atak krytyczny. Leech Seed nie pomoże. Leech Seed nie pomaga w żaden sposób. Chopper dalej skonfundowany. Najwyżej użyje Hyper Potiona. I chupa uniknę ataku. I tak właśnie się chyba stanie. Chyba użyję Hyper Potiona. Bo nie wydaje mi się, żebym tu mógł cokolwiek zdziałać. Jeszcze poczekam. Krytyczny atak mi na razie nie grozi. Spróbuję Ultra Balla. Nie trafiłem Pokémona. Chupa jest w pełni sparaliżowana, to jest też dobrze, że mamy ten paraliż i dodatkowo Leech Seed, a spróbuję rzucić innym Pokébolem, na przykład Great Ballem i zobaczymy, czy do Great Balla będzie chciała się rzucić. Niestety nie. Dlatego, no, zaczynamy odcinek od troszkę dłuższej walki. Myślałem, że na delikatnie wyższym poziomie będzie chupa, będzie ta legenda. Następny Psybeam. Czy powinienem użyć tutaj już Hyper Potiona? Na pewno nie, ponieważ Chopper ma bardzo wysokie obrony. Spróbuję teraz Ultra Balla. Zapomniałem, że mam jeszcze jednego Master Balla. W każdym razie pobawię się jeszcze tutaj z nią. Jak nie, to rzucę Master Balla. Master Ball powinien na pewno tutaj ją złapać. Jeszcze nie trafiłem. Spróbuję jeszcze dwa Pokébole. Jeżeli nic z tego nie wyjdzie, to rzucam Master Balla. Po prostu. Nie trafiłem Pokémona. I spróbuję jeszcze jeden, tak jak mówiłem, i dopiero potem spróbuję użyć Master Balla, ponieważ nie chcę tracić już więcej czasu. Nie trafiłem, więc chupa, szykuj się na nadejście Master Balla. Przedmiot tutaj mam. Właśnie Master Ball był zachowany w takiej sytuacji. Złapaliśmy Virizjona, nie wiem jak mówicie na niego. W każdym razie chupa jest złapana. No, na legendy ogółem. Skończyłem, nie mam już więcej Master Balli, niestety, ale wydaje mi się, że było warto. Nowa data, nowe dane zostały dodane do Pokédexu i chupa to jest Jellyfish, czyli to jest też Tentacool albo Tentacruel. Czy chciałbym dać imię chupie? Oczywiście. To jest zajmująca się pierścieniami osoba, Jean. Ja nie kojarzę żadnych Jeanów. No cóż, nazwę ją po prostu Jean. I takim oto sposobem Jean została przetransferowana do Pokémon, do boksa. Ja pójdę uleczyć się do swojej mamy tym razem. Cześć mamo, chciałbym, żebyś mnie uleczyła. Paper should take a quick rest. Oh, you and your Pokémon are looking great. Take care now. Cudownie, dziękuję mamo i teraz ruszam zmierzyć się z liderem sali na Cinnabar Island. Jeszcze teraz Pokémon i Tsunami musi użyć Surf ataku. I czemu? Użyję Super Repela. Chyba, że mam jakiś włączony, to wtedy nic z tego nie wyjdzie.
Okej, okay, czyli mogłem jednak użyć. I tutaj pytanie. Chyba wejdę w tą trawę, bo to jest nowa ścieżka i będę tu mógł złapać kolejnego Pokemona. Teraz pytanie, czy łapać pływając, czy łapać chodząc po trawie. Wydaje mi się... Aha, użyłem Super Repela, więc teraz... Nic z tego. Po prostu przepłynę się i najwyżej złapię potem płynąc. Bo musiałbym jeszcze sporo pochodzić, żeby ten Repel tutaj zszedł. W każdym razie surf. Ruszam na sam dół tej mapy, postaram się ominąć trenerów niepotrzebnych, na przykład tych, ponieważ no już potrenowałem troszeczkę, nie wiem na jakim poziomie ci trenerzy będą, to mi się przyda na pewno trening na tych trenerach przed elitarną czwórką, ponieważ do poziomu 53 mniej więcej chciałbym, żeby moje Pokémony były wytrenowane. Tutaj płynąc na sam dół, dotrę do Cinnabar Island, mam nadzieję, że ten super level się skończy. Dobrze, jestem na Cinnabar Island w tym momencie. Dopłynąłem teraz już do tego miejsca. Pokémon Lab, czyli wchodzę tutaj do laboratorium, ale zapomniałem wyciągnąć Helix Fossil swoje. I zobaczymy, jaki to będzie Pokémon, jakiego Pokémona tutaj otrzymam. Czyli ruszam do boksa, ruszam do swojego komputera. O, Repel przestał działać, czyli mam tutaj znowu dwa Pokémony do złapania i wyciągam z mojego komputera Helix Fossil. Na pierwszym miejscu od razu jest do wyciągnięcia i ruszam teraz z powrotem do laboratorium zobaczyć, jakiego Pokemona przyniesie mi ta Skamielina. Odpowiadając na pytanie z dnia, z odcinka poprzedniego, bo teraz mi się tak przypomniało, to moim ulubionym typem Poison jest Mak. Jak przyzwyczaiłem się już do Blowa, nawet w tym let's playu, i ogółem uważam, że jest całkiem dobry w competitive, nawet jeżeli nie jest w wysokim tajerze, nawet jeżeli nie jest w wysokim rankingu, to i tak całkiem dobrze się sprawdza jako fizyczny, jak i mieszany attacker. Dobrze, cześć. I'm looking for Slicom. Wanna trade? Nie mam Slicona. Niestety w tym momencie Thing jest tutaj dostępny. Jakbym miał Slicona, to od razu bym szedł i go z tobą zamienił. Haja! I'm a potom doctor! I study here rare fossils! You? Have you a fossil for me? Tak, oczywiście mam. Helix fossil? It's a fossil of Pansage. Już bym wolał tego Omanyte'a dostać. A Pokemon that is already extinct. My resurrection machine will make that Pokemon live again. Tak, chciałbym. So, Corey, give me that. Zabierze trochę czasu, niestety. Ale nie mam Slicuna. A, chciałbym bardzo. Jednak. I co mi masz do... A, czyli muszę wyjść poza obręb laboratorium i dopiero tutaj wrócić, żeby on mi to przekazał. Czyli wychodzę z powrotem i wrócę się jeszcze i odbiorę tego Pansage'a. Niestety. Miałem nadzieję na coś bardziej legendarnego, może? No mam trzy legendy ogółem. Cztery właściwie legendy w boksie. Where were you? Your fossil is back to life. It was Pansage, like a thing. Otrzymałem Pansage'a. Czy chcę dać imię mu? Jasne, jasne, że chcę. Pansage, roślinna małpka. Jego ewolucja ma taką dość postawioną czuprynę i bardzo mi się kojarzy albo z Elvisem, albo z Johnem Bravo. Postawię jednak na Elvisa, więc mój Pansage będzie się nazywał Elvis. Elvis. Dokładnie. Elvis będzie teraz trafiał do boksa z powrotem. Nie wiem ile jeszcze... Okej, okay, został wysłany do boksu. Nie wiem jeszcze miejsca mam w tym boksie, bo złapałem trochę Pokemonów jednak. Idę teraz odkryć kolejne Pokemony. Ten odcinek będzie mieszany, ponieważ mamy właściwie do walki tylko Gym i przejście ewentualnie Pokemon Mansion. Nie wiem, czy jest to obowiązkowe. W każdym razie... tutaj, płynąc przy krawędzi, jest to jeszcze obręb Cinnabar Island i ja mogę tutaj spokojnie złapać jakiegoś Pokemona i tym Pokemonem będzie... No proszę, pokaż się. Repel przestał działać, więc powinniśmy jakiegoś Pokemona złapać zaraz. Ewentualnie po prostu stanę i będę zaraz wędkował. Jeżeli nic się tutaj nie uda zdziałać. O, jest. Pierwszym Pokemonem, którego napotkamy w Cinnabar Island jest...
Beldum. Beldum, którego nie mieliśmy możliwości złapać, którego ja właściwie ja nie miałem możliwości złapać wcześniej, bo mi uciekł. I teraz mogę ponowić ten encounter, jestem z tego bardzo zadowolony, czyli zmienię znowu Pokemona na Tsunamiego. Takedown nie powinien zrobić... zrobił dość dużo. Nie spodziewałem się. W każdym razie Thunder Wave standardowo i spróbuję rzucić Great Balla. Może uda mi się tego Belduma złapać. Mam przynajmniej taką nadzieję. Takedown znowu. Już nie zadał za dużych obrażeń. I teraz Great Ball, ruszaj do akcji i złap dla mnie Belduma. Nie trafiłem Pokemona. Nie jest dobrze. Spróbuję rzucić Ultra Balla. Zobaczymy, jak to się będzie spisywało, czy złapię tego Belduma. Też nie trafiłem, czyli ponawia się historia z pierwszych odcinków, co niekoniecznie mnie raduje w jakikolwiek sposób. Zmienię Pokemona, wystawię tutaj Choppera i po prostu spróbuję złapać go znowu taką samą metodą jak wcześniej, czyli za pomocą Lichsida. Dodatkowo on tutaj będzie obniżał swoje zdrowie takedownem, więc pójdzie to zdecydowanie szybciej i będę starał się go po prostu złapać. W pełni sparaliżowany Lichsid troszkę z życia zabrał. Ja będę tutaj kontynuował cały czas ten atak Lichsid, bo nic innego raczej zdziałać nie mogę. Lichsid nietrafiony, ale i tak nie mógłbym tutaj nic zrobić. Dobrze, rzucę teraz Ultra Balla jeszcze jednego. Zobaczę, jak to tam dalej nie trafiłem po Pokemona. Mam nadzieję, że obniżę jego życie do takiego wystarczającego poziomu. Jeszcze troszeczkę spróbuję. Zostaw mi dwa Ultra Balle. Tutaj jednak będę mógł obkupić się znowu w przedmioty. Beldum uniknął ataku Lichsid, co jest logiczne raczej. I wydaje mi się, że teraz mogę spróbować jeszcze raz rzucić. O! Dokładnie. Beldum został złapany, cieszę się, ponieważ jest to bardzo potężny Pokémon. Później, Metagross jest bardzo potężny Pokémon. I naprawdę chciałbym go mieć w drużynie, jeżeli cokolwiek by się stało innemu Pokémonowi. Czy chcę dać imię Beldumowi? Oczywiście, że tak. Tutaj bezsprzecznie każdy mój Metagross jest nazwany Kolosus. Więc Beldum w przyszłości Metagross będzie Kolosus wysłany do komputera. Uleczę teraz swoje Pokemony. Albo kupię się najpierw przedmioty, bo brakuje mi Hyper Potionów. Dzień dobry, tak. Zobacz, pokażcie mi, co tutaj macie. O, macie Great Balle, świetnie. Kupię powiedzmy 18. Tak. I dodatkowo kupię jeszcze Hyper Potion. Powiedzmy 20. No to sposobem zostało mi 4000, co no jest troszeczkę złe, ale leczenie na szczęście w świecie Pokémon jest za darmo. Dzień dobry, siostro Joy. Chciałem leczyć swoje Pokémony. Oczywiście, że tak. Moje Pokémony są zdrowe, dziękuję. I ja teraz ruszam do Cinnabar City Gym prawdopodobnie. Nie wiem, czy on nie będzie zamknięty przypadkiem. Gym? Drzwi są zamknięte jednak. Co mi powiesz ty, staruszku? Scientists conduct experiments in the burned down building. Okej, czyli tam jacyś naukowcy przechodzą. I czy to jest ten budynek? Prawdopodobnie tak. Tu jest jakiś pomost jeszcze. Tam wrócę później, może. Bo zauważyliście, że pominąłem na pewno jeden encounter w Seafoam Islands, ponieważ byłem tam trenować i po prostu nie złapałem żadnego Pokemona, zapomniałem, ale nie było tam nic ciekawego, nie było tam nic, czym mógłbym być zainteresowany. O, i pierwszy encounter tutaj w Burnt Mansion to jest, no, powtórka, bo złapaliśmy Dwebla parę, właściwie w poprzednim odcinku, więc tutaj mogę spokojnie uciec i ruszać dalej i zbierać przedmioty. Na przykład TM43, którego już mamy pewnie kilka. Jestem tego całkowicie pewien, bo już pamiętam, że to widziałem parę razy. I co tutaj jest takiego? Następny encounter, jaki możemy tutaj otrzymać, to jest Chansey. Jak fajnie. Jestem ciekaw, w jaki sposób Chansey ewoluuje w Blissey, bo nie mam do końca o tym informacji. Zmienię tylko Pokemona na Tsunamiego. Chansey na poziomie 30, więc jest to już dość wysoki poziom i będę mógł tutaj troszeczkę
z nią powalczyć i coś zdziałać, na przykład Thingiem. Thunderwave w każdym razie na samym początku Double Slap nie trafi, zmienię teraz na Thinga, bo The Thing to jest najsłabszy Pokémon w mojej drużynie. I wydaje mi się, że Poison Sting tutaj nie zada za dużych obrażeń. Zada takie względne, w każdym razie Double Slap. O, Thing ma też dużą ilość życia teraz, nie zauważyłem tego wcześniej. W każdym razie Double Slap, który powinien uderzyć dwa razy, jak sama nazwa wskazuje, uderzył 5, czyli coś tu jest nie tak. Dobrze, krytyczny Poison Sting był i teraz będę próbował rzucać Ultra Ball. I mój box Pokémonów jest pełny i właśnie zmarnowałem jeden encounter, którym była Chansey i będę musiał je po prostu zabić. Pokonać. Niestety. Ponieważ zazwyczaj jest tak, że build o was dzwoni i informuje, że wasz box jest pełny i że trzeba go zmienić. I w tym przypadku akurat nie zadzwonił. I będę musiał pamiętać, żeby to zrobić. I zrobię to prawdopodobnie teraz. Albo między odcinkami. Zapiszę to, zapamiętam to na pewno i to zrobię. Niestety. Tutaj ruszam na sam dół. Teraz mogę odpalić Super Repele. Ponieważ no już nic tutaj nie mogę złapać. Super Repel 22 mam, więc mogę tym szastać na prawo i lewo. Czy tutaj się coś znajduje? Nie. Musimy już szukać jakichś przełączników, przejść. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tu nic nie ma. Okej, wracam tam, na samą górę. I będę teraz troszeczkę krążył po Celadon Mansion. Tutaj jest przełącznik. Tak, chciałbym go oczywiście przełączyć. I sprawa do was. Odpowiedzcie na pytanie dnia. Jeszcze nie wiem, jakie ono będzie. Nie jestem w stanie teraz spać na żadne takie dość znośne. W każdym razie na pewno ono będzie tu pod spodem, pode mną. Pode mną, obok mnie. Gdzie mam kamerę? Dobra. Pode mną na layoutie. I proszę was, żebyście odpowiedzieli na nie szczerze i... No i tyle. No nic nie mogę powiedzieć. Odpowiedzcie na pytanie dnia. Koniec. To jest rozkaz. Dobrze, schodzę tutaj na dół. Tu jest jakiś trener i przyznam się szczerze, że to nie jest trener. I can get out. This old place is one big puzzle. Czyli jednak Burglar z nami walczy. Posiada Aurorusa i Chopper powinien sobie dać z nim radę. Ma 6 poziomów przewagi nad nim. Seed Bomb powinien załatwić sprawę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo jest to super efektywny atak. I dodatku krytyczny. Auro został pokonany, 757 punktów doświadczenia trzyma Chopper i następny jest Obomasnął, przepraszam. Slam Puppy teraz wyjdzie do ataku. No już ja po prostu ataku Flamethrower, ponieważ jest to czterokrotnie efektywny i na pewno pokona tego tutaj Obomasnoła. Możliwe będzie to, że dopóki nie odkryje tam jakiegoś przejścia, dopóki nie odkryje pewnej rzeczy tutaj w Burnt Mansion, to nie otworzę drzwi do gymu i będę to musiał jakoś ogarnąć, bo coś tu na pewno trzeba zrobić. Okay, tu jest jakiś dziennik, na pewno go przeczytam, co tu pisze. Julie 5, Guyana, South America. Czyli mamy nawiązanie, że jednak świat Pokémon jest zgodny z naszym w jakiś sposób i dzieją się rzeczy na przykład South. Południowej Ameryce. A new Pokémon discovered deep in the jungle. I co to był za Pokémon? Repel przestał działać, czyli trzeba użyć następnego. Super Repel używam. Oczywiście tak. I zbiorę tutaj teraz ten przedmiot. To jest TM12. I co to jest za przedmiot? Bo nie pamiętam, żebyśmy taki mieli, taki używali. Solar Beam, czyli na samym początku rozgrywki taki dostaliśmy. To są takie powroty właściwie do początku. Powroty do startu, do początku po prostu zabawy z tym let's playem i przyznam się szczerze, że troszkę jest to sentymentalny odcinek, o mogę tak to nazwać i cieszy mnie to troszeczkę. Chociaż wolałbym oczywiście otrzymać inny TM, ale to jest takie nawiązanie do samego początku, do startu, więc
nie jest dobrze. Tak, chciałbym włączyć ten przełącznik i przejść tutaj i zobaczyć, co się tutaj wyprawia. Tu jest jakieś przejście do góry. Wydaje mi się, że w następnym odcinku dopiero podejmę walkę z liderem tej sali, a tymczasem... Czy tu coś jest dla mnie? Tu jest jakieś przejście? O, tu jest jakiś przedmiot, super. Wiem, 13, czyli kolejność ustawiałem te przedmioty. Disable. Nie chcę żadnego Pokemona nauczyć tego ruchu, ponieważ nie wydaje mi się, że jest to potrzebne w jakikolwiek sposób. Możemy teraz dalej, czy tutaj mogę zejść? Tu jest jakiś przełącznik, oczywiście, i tu jest jakaś blokada, tak? Chciałbym włączyć przełącznik i otwarło się nowe przejście. To jest Scientist. My mentor once lived here. Czyli ogółem ten Band Machine ma jakąś historię. Nie wiem dokładnie, jaką ma historię, bo nigdy na tym się za bardzo nie skupiałem. Jego Pokémonem jest Houndoom. A ja jestem 7 poziomów nad nim. Wydaje mi się, że Bulldoze powinien tutaj załatwić sprawę. Dodatkowo jest to atak fizyczny, mamy fizyczny atak wyższy. I był to atak krytyczny. Drugi atak krytyczny od Choppera w tym odcinku. 1237 punktów doświadczenia otrzymał on. Następny jest Ninkada, czyli zmienię tutaj na Zuko. Zuko potraktuję Emberem i powinno to załatwić sprawę. Poza tym Ninkado powinnaś być już dawno ninjaskiem, ewentualnie Shedinjo. Ember. Dokładnie tak. Czemu Zuko nie uczy się nowych ruchów? Nie mam pojęcia, nie pytajcie się mnie. Niestety. I następny jest Zoroark, więc mogę tutaj zostać i użyć po prostu ataku Mach Punch, który jest super efektywny. Ale słabe. Ale jednak załatwia sprawę. 1264 otrzymałem. Zuko. Punktu doświadczenia otrzymał. Nie, ja otrzymałem. Już mi się troszeczkę tutaj to miesza wszystko. Dobrze, schodzę tutaj schodkami na dół. Czy tu się coś dzieje? Nie, tu się nic nie dzieje. Będę musiał zejść tamtym przejściem. Ale nie tym, tylko z powrotem muszę wrócić i wejść tutaj. Przy tym naukowcu. Spaść na dół. I repel przestał działać, czyli następnego trzeba użyć. Nie lubię takiego przemieszczania się bez celu po jakichś pomieszczeniach w nadziei, że coś się tutaj wydarzy, coś się tutaj podzieje. Ale najwyraźniej jest to wskazane w jakiś sposób. Tu już byłem. Tam też już byłem. Tutaj teraz mogę wejść na górę, bo tu na górze jeszcze nie byłem. This place is like huge. Dobrze, następny burglar się tutaj przewija. I ci burglerzy wyglądają naprawdę jak dzieci. W następnych generacjach te skórki są lepiej zrobione, ale tutaj jest to po prostu straszne. Arcanine. Arcanine'a się troszeczkę boję, ponieważ jest on dość defensywnym Pokémonem. Potrafi przyjąć na siebie porażenie, więc wystawię po prostu Tsunamiego, naszą siłę i zmasakruję go setem. Tsunami nie jest pod wpływem, pewnie był jakiś ruch ziemny typu Ground, którego nie zauważyłem, bo jednak nie patrzyłem się w tamtym momencie na ekran. 789 punktów doświadczenia otrzymał Tsunami, Burglar został pokonany, a ja... i dostałem dość sporą liczbę kasy. February 6, czyli 6 lutego Mew gave birth. We named the newborn Mewtwo, czyli nie jest pokazane tutaj, że Mew jest klonem Mewtwo, znaczy... Na odwrót, Mewtwo jest klonem Mew, tylko jest pokazana informacja, że Mewtwo jest synem Mew. 42. Coś mi się tutaj zbugowało teraz, nie wiem dlaczego. 42 to jest Outrage. Nie potrzebuję tego na razie. Coś dzieje się niedobrego z tą grą teraz. I strasznie mi przerywa, niestety. Muszę to przeczekać. Okej, wróciło do normalności. Czy tutaj mogę wejść? Czy tutaj mogę coś zrobić? Nic tutaj nie mogę zrobić, czyli będę musiał pokrążyć jakoś inaczej. Nie wiem co tu mam zrobić. Najwyżej zakończę ten odcinek i sprawdzę to potem, ponieważ no jakby na to nie patrzeć. Powinno się tutaj otworzyć jakieś przejście jeszcze. No chyba tutaj było zablokowane, czyli jak wejdę tutaj i nacisnę przełącznik, to... A Secret Switch, tak, chciałbym go nacisnąć i... W takim razie tutaj nie było nic zablokowane. Najwyżej skończę ten odcinek za chwilę. Może jest Super Repela.
bo mogę jeszcze przejdę, przełączę ten odcinek, wejdę tutaj na dół i ewentualnie sprawdzę, gdzie się powinienem udać. Bo wydaje mi się, że powinienem walczyć normalnie w gymie, tak jak mi się... tak jak podpowiada mi intuicja po prostu, a najwyraźniej tak nie jest. Przechodzę na dół do tego pomieszczenia i tutaj nie ma nic konkretnie. Czy w tych łóżkach mogę na przykład odpocząć? Nie. No to wracam do Pokémon Center. Nie mam tutaj nic więcej do roboty, tak mi się przynajmniej wydaje. I no cóż, odcinek nie był zbyt szałowy. Ale wydaje mi się, że ogółem się podoba, bo złapaliśmy nowe Pokémony. Właściwie jeszcze mogę złapać jednego Pokémona tutaj na koniec tego odcinka. Tsunami popłyniemy sobie troszeczkę w górę. I złapiemy Pokémona. Znowu Ripple włączyłem, niestety, więc tutaj troszeczkę popływam. Nie chcę walczyć z żadnymi trenerami, więc będę się trzymał tej strony tej ścieżki. Raz w górę, raz w dół przepłynę i to powinno starczyć, żeby Ripple przestał działać. Ok. I teraz mogę tutaj na spokojnie wrócić na dół i odkryć jakiegoś Pokémona, którym będzie... Munchlax! Batman! Dobrze, w każdym razie imię już dla Munchlaxa mam na pewno. Wystawię Tsunamiego na pierwsze miejsce. Standardowo. Sparaliżuję Munchlaxa. Metronome. Scratch. Jednak to nic nie zrobiło. Thunder Wave. Użyję ja. I rzucę Munchlaxa. Ultra Ballem powinien się złapać w tym momencie. Amnizja. No, nieźle. Przedmiot. Ultra Ball. Jestem nieogarnięty strasznie dzisiaj. Nie. W każdym razie kolejny encounter, którego przegapiłem Batmana, niestety. Muszę teraz wrócić i zmienić tego boksa od razu, bo zapominam o tym, no i przepadają mi świetne Pokémony. Niestety. Dobrze, w każdym razie. Uciekam od Empoleona. Użyję Super Ripple'u. Tak to jest. Mam bardzo krótką pamięć na to, widzicie, jak jest. I ruszam z powrotem od razu prosto do Pokémon Center. Uleczę swoje Pokémony, pożegnam się z wami i będę ogarniał ten box z powrotem, żeby już nic więcej nie stracić, bo jeszcze parę Pokémonów na pewno złapiemy. Dobrze, czyli schodzę tutaj na sam dół do Pokémon Center. No nie. Dobrze, dzień dobry, siostro, że chciałem uleczyć swoje Pokémony. Tak, dokładnie, to ja znowu. Ten jeden wielki nieogar. Dziękuję, oczywiście. I chciałem się wszystkich wami bardzo... bardzo pożegnać. Chciałem się z wami pożegnać. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie lajka pod spodem. Jeżeli chcecie otrzymywać informacje o tym, co się dzieje na kanale, bo w przyszłości za niedługo będzie się działo, na pewno, to nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!